Tyfus, cholera, COVID-19. Szczęść Boże, kochani! Bardzo serdecznie Was witam w to nasze sobotnie przedpołudnie, a może bardziej ranek, kto jak woli. Cieszę się, że dokonaliście takiego wyboru i jesteście razem z nami, tu i teraz. Zapraszam Was w imieniu, właśnie w imieniu całej ekipy przygotowującej ten dzień na szczególny i wyjątkowy czas. Temat, który został nam zaproponowany, to pandemia, a może nie, nie tak. Może lepiej Pan dał mi czas. Możemy się zastanawiać znowu o tym samym. Tyle razy już słyszeliśmy na temat pandemii, z telewizji, z radia, z prasy. Wszędzie nas pouczają, mówią, tego nie można, nie, 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 zakazy, nakazy. Ale mam taką propozycję. Może poszukajmy takiego chrześcijańskiego wyjścia, chrześcijańskiej postawy na ten dzisiejszy czas. Na to, co nie przeżywam tylko ja i ty, ale na to, co przeżywamy my wszyscy. Jest takie pytanie, co zrobić, żeby nasze serce nie kwasiło jak ta cytryna? Co zrobić, aby to nasze serce nie było takie zamarznięte, takie zimne, jak śnieg czy lód? Pandemia, a może Pan dał mi czas. Zapraszam na cały dzisiejszy dzień, na wszystkie punkty. Niech Duch Święty będzie z nami i nam błogosławi i otwiera moje i Twoje serce na to, co sam przygotował. Dobrego dnia, szczęść Boże!